Witam serdecznie, zapraszam na bardzo zdrowy przepis kotlety z kaszy jaglanej. Potrzebujemy 3/4 szklanki kaszy jaglanej, jedną kopiastą łyżkę zmielonego siemienia lnianego. Jest to składnik potrzebny nam do sklejenia kotletów. Takie ziarenka siemienia lnianego mielimy w młynku albo kupujemy sobie już gotowe, zmielone siemię lniane. Jedno białko, dwie łyżki otrębów owsianych. Polecam, jeśli w ogóle dodajecie do diety otręby, polecam owsiane, one mają bez porównania więcej składników odżywczych. Z tym, że musimy je zawsze spożywać z jakimś dodatkiem wody, jogurtu, byle nie na sucho. Sól, pieprz, zioła prowansalskie, podstawowe przyprawki, no oczywiście jakaś zielenina, to jest bardzo dobry dodatek. Dodatkowe przyprawy to cebulka i jeden pazurek czosnku. Dzięki tym dodatkom kotleciki są przepyszne. Nie trzeba zaraz dodawać mięska, żeby one miały taki fantastyczny smak. Na 3/4 szklanki kaszy jaglanej co najmniej 2 szklanki wody do gotowania. No i około 3-4 pieczarek. Ja już je tutaj kroję na drobniutko. Do garnka wlewam 2 szklanki wody. Kaszę jaglaną gotujemy tak samo jak każdą kaszę. Musimy oczywiście pod koniec, zwłaszcza kiedy ona już spęcznieje, mieszać, żeby nam się nie przypaliła. Z tym, że staramy się, żeby nie była rzadka. I czekam, aż zagotuje się woda. Można wodę nieznacznie posolić. Cebulkę kroimy drobniusieńko. Woda zaczyna się pomału gotować, wsypuję kaszę, można ją przepłukać pod bieżącą wodą zimną. Ja tego nie robię, bo chcę uzyskać tego kleju jak najwięcej. Kasza jaglana ma to do siebie, że nie ma dużo kleju, tego swojego naturalnego takiego kleju, jak na przykład ryż. Jak zacznie się gotować, zmniejszamy płomień i gotujemy około 10 minut. Tak jak wszystkie kasze, później wyłączamy, ona dochodzi sobie super już sama. W razie potrzeby podlewamy wodą. Pod koniec robi się kasza bardzo gęsta, jeżeli będzie zbyt gęsta, to trzeba tak troszeczkę brać na wyczucie. Dodajemy troszeczkę wody, mieszamy i ona jeszcze troszeczkę się gotuje, maksymalnie 15 minut. Rozgrzewamy rondel, wlewamy tylko jedną łyżkę oleju rzepakowego do smażenia. Ja daję nawet ciut mniej. Sypuję cebulkę. Od razu solę na początku. Nie będzie się przypalać. Dodaję czosnek. Możecie oczywiście pominąć ten składnik, jeśli nie tolerujecie czosnku. Ja osobiście uważam, że właśnie wystarczy jeden maleńki pazurek, żeby potrawa nabrała właściwego smaku. Chociaż nie powinniśmy tego pomijać, że czosnek ma w sobie te substancje, które rozkładają ten niechciany cholesterol. I dodaję jeszcze sporą porcję ziół prowansalskich, około jednej łyżeczki. Rozcieram w dłoni. Smażymy już bardzo króciutko i dodajemy posiekane pieczarki. Mieszam, duszę pieczarki około 2 minut. Tyle mi wyszło kaszy z tej ilości. Zobaczcie, chyba co najmniej 4 razy tyle. Dodaję do niej podsmażone na cebulce i czosnku pieczareczki, posiekane drobniusieńko. Siemię lniane. Troszkę posiekanej natki z pietruszki. Do tego oczywiście możecie dodać także szczypiorek. Będzie bardzo dobrze. Zanim dodam białko, wymieszam wszystko dobrze i spróbuję. Dopiero jak okaże się, że smak jest idealny, dodam na koniec białko i jeszcze raz wymieszam. Już teraz mogę dodać troszeczkę pieprzu.
Ta masa musi być gęsta, ponieważ tak jak wspomniałam, kasza jaglana nie ma w sobie aż tak dużo kleju jak na przykład ryż. Różne dodatki jeszcze można by było tutaj dodać, ale myślę, że to w zupełności wystarczy. Możecie oczywiście dodać mięsa mielonego. Będzie to jeszcze bardziej potrawa konkretna, ale dla osób, które preferują dania właśnie wegetariańskie, to będzie dobra wersja, lżejsza. Spróbuję. I teraz już wiem, że muszę jeszcze dodać sporo soli. Lubię także dodawać troszeczkę cukru dla zrównoważenia smaku, więc ze dwie szczypty cukru trzcinowego. Znowu próbuję. O, teraz super. Próbujemy zawsze przed dodaniem białka, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy tam nie ma jakichś bakterii. I jeszcze raz mieszam. Można dodać całe jajko. Nie zostało akurat białko, więc dodaję białko. A zamiast oczywiście siemienia lnianego możecie dodać bułkę tartą. Ale polecam wypróbowanie właśnie takiego dodatku. Siemię lniane ma taki pyszny, orzechowy smak. Można już wyrabiać kotleciki. Zamiast otrąb oczywiście można użyć bułki tartej. Ja chciałam, żeby od początku do końca, żeby to była wersja bardzo zdrowa. Dłonie można sobie zmoczyć w zimnej wodzie i o wiele łatwiej będziecie formować kotleciki. Nabieramy sobie porcję i formujemy. Zrobicie to bez trudu. Danie jest przepyszne i bardzo zdrowe. Rozgrzewam patelnię. Wlewam jedną łyżkę oleju rzepakowego do smażenia. Rozprowadzam tłuszcz po całej patelni. Czekam, aż się dobrze rozgrzeje. I układam kotleciki. Wszystkie zmieściły mi się na patelnię. To jest duża patelnia 30. Wystarczy, żeby się troszeczkę podrumieniły. I znowu dodaję jedną łyżkę oleju. W razie potrzeby możecie go jeszcze dodać. Zależy od tego, na jakiej patelni będziecie smażyć. Po 2 minuty z każdej strony w zupełności wystarczy. Spróbujemy oczywiście. Jest jeszcze troszkę gorące. Proste jedzonko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne przepisy.